No. I najgorszą strefę mapy wzięli, co nie? Gdzie lecimy? Faktory? Może być. Witamy w bitwie o Verdansk. Oznacz strefę zrzutu dla twojej... Zniszcz poziom pancerny. Tu coś jest, tu coś jest. Oznaczam cel kontraktu. To połączona operacja sił specjalnych. A czyli my wszyscy jesteśmy razem i mamy zniszczyć pociąg, nie? Waszym celem jest zniszczenie wrogiego pociągu pancernego. Udanych łowów. Śmiesznie. Przygotujcie zasadkę na pociąg, podkładając ładunki w tunelu. Nie ma to jak wysadzić ładunek w tunelu. Ja pierdolę. Co tu się kurwa dzieje? No co, no? Zrobili tak mało ludzi na serwerze, bo kurwa jakby wleciało 150 osób. I koniec. To jest live event, koniec. Koniec. Pociąg zbliża się do miejsca za... Nie, jeszcze gramy. Nie ma źle. Nie? Wow! Ja wsiadam do śmigłowca, elo. I co będziesz ze śmigłowca robił? Jedzie! Nie wiem, ale jedzie! A, przejechał mnie. Serio, Seba? Masz głak? Nie no, żyjesz, spadasz. Teraz już tak. Spoko, ja nie mam amunicji już w ogóle. Nic, a nic. Gdzie? Tam są. Lecą. Ja nie mam ammo. Kuba. Chciałem się cię spytać, gdzie jesteś, ale wszystko mam na niebiesko. Będę cię podjechać. Lecę z buta, nie? Minigun! O! Teraz mogę napierdalać. Hitler, gdzie jesteś, kurwa? Chuju. A tu? Jakiś. No, padłem.
Jak się buguje dźwięk w tej grze. Chyba nie. A mogę na nim tym wylądować? Może próbować. Tak chuja. Zablokowano zegarek. Pociąg strzela wybuchowymi pociskami, nie? Co ja mam niby? Ale mnie kurwa zjechał. Stoi w miejscu. Wiem. I padł. A gdzie tak fajnie z RPG-a walnąć? Ja mam minigana, ale nie mogę narążyć. PlayStation pojazd dostałem. Wydawało się to prostsze. No, ogólnie chuj. Nie ociągać się! Serio, ziomek? Kurwa, zajebało mnie. Stoi. Ostrzał kasetowy. Kurwa. Stoi w ten, w strefie, zajebiście, nie? Ciekawe do budynku. Mnie ogłuszyło. Może to wygramy?
Jeszcze kurde ten. To lokomotywa? No. Ja pierdolę. Teraz mogę pizzę zamówić? Pociąg zniszczony. No jakiś filmik może coś w stylu. A to jeszcze nie koniec. Kurwa. Jest i armia, kurwa, krzyży. Jakie skrzyże będą. O kurde. Ała. O fuck. Pacyfik. Pacyfik. Wyraźcie się stamtąd już. Ale dokąd? Kurwa, dajcie mapkę. Chyba tam, gdzie się świeci na żółto. A dobra, widzę już. 150 metrów. Każdy biegnie w inną stronę w ogóle, zobaczyłeś? Ale dostałem. Ja też, no. Mam 150 metrów, ty. Ja mam 60, no. 100 metrów. 100. 70. Ała. Jak to będzie nawiązanie do Call of Duty 2 ogólnie, czyli wojna na Pacyfiku i tak dalej, ja będę tak, kurwa, szczęśliwy. Ale wyjebało. Leżę, leżę. Ja też. Tyle z eventów. Coś więcej? O. Cały świat płonie. Czasem jedynym sposobem, by zwalczyć ogień, jest ogień. Gdzie jest Price? Jak to ma być tak zarąbista gra, jak wygląda na trailerach, to ja to biorę. Ogólnie podobno ma być właśnie nawiązanie do Call of Duty 2 i MW2, co nie? W sensie graficznie, systemowo i tak dalej, co nie? Więc jestem mega zajarany tą grą. Tylko bardziej mnie wkurwia to, że co roku wychodzi nowy Call of Duty i to może być problem. Bo kiedyś rzadziej to wychodziło troszeczkę. Tylko, że to bardziej jest nawiązanie do II wojny światowej niż do... No i właśnie to mnie jara, bo to do Call of Duty 2 podchodzi, nie? Jest Pacyfik. Jakby Warzone jeszcze pod ten styl podciągnęli, to w ogóle będzie mega. Tego nie zrobiłbym. To wygląda nieźle na zwiastunie. No, wygląda spoko. Piąty listopad.